poprzednim filmie o nowych trasach linii autobusowych i trolejbusowych mówiłem o nowym przebiegu tras tych właśnie linii, jednak wprowadzono korekty, o których powiemy sobie w tym filmie. No dobra, to jedziemy z tym koksem. Mam tu kilka zrzutów ekranu i będę chciał omówić wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone 2 września. Linia 1 przestanie kursować i jej rolę przejmą linie 6, 25 i 34. O zmianach trasy linii 6, 25 i 34 mówiłem w poprzednim odcinku. Linia 6 zostanie wydłużona do Żeglarskiej i pojedzie dodatkowo przez Naukowskich. Linia 25 pojedzie dodatkowo przez Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską, Aleję Tysiąclecia, Lwowską, Aleję Andersa, Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, Aleję Witosa, Grygowej oraz Pancerniaków, zastępując linię 1, ale w drugą stronę pojedzie przez Wodopojną, Świętoduską, Bajkowskiego i Królewską. Linia 34 zostanie wydłużona do Żeglarskiej. Linia 4 pojedzie przez Poligonową, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Ducha, Aleje Sikorskiego, Aleje Racławickie, Lipową, Aleje Piłsudskiego, Dworzec Lublin, Krochmalną, Diamentową, Zębożycką, Naukowskich i Żeglarską, dojeżdżając do pętli Żeglarska, a linia 27 nie zostanie uruchomiona po 9 latach od jej likwidacji. Za to linie 8 i 18 zastąpią linię 27. Linia 8 jest opisana na ZDPM, Lublin, EU. Linia 13 pojedzie przez Węglarza, Związkową, Bursaki, Rapackiego, Ceramiczną, Związkową, Elsnera, Aleje Kompozytorów Polskich, Koncertową, Kosmowskiej, Północną, Ducha, Aleje Sikorskiego, Popiełuszki, Aleje Długosza, Aleje Racławickie, Lipową, Okopową, Narutowicza, Plac Wolności, Bernardyńską, Zamojską, Lubelskiego Lipca, Dworzec Lublin, Krochmalną, Aleje Jana Pawła II, Filaretów, Aleje Jana Pawła II i Granitową, dojeżdżając do pętli osiedle Poręba. Linia 11 zostanie zlikwidowana i jej rolę przejmą linie 6, 13, 15 i 55. Linie 14 i 26 zostaną przedłużone do pętli Węglin-Wróbla. O linii 17 mówiłem w poprzednim odcinku. Linia 17 pojedzie ulicami, którymi jeździ linia 11, czyli przez Bursaki, Rapackiego i Ceramiczną. Linia 18 też została omówiona w poprzednim odcinku. Linia 18 pojedzie jeszcze przez Elizówkę i Dysa, ale pojedzie jeszcze Lwowską, Aleją Andersa i Aleją Spółdzielczości Pracy. Linia 26 nie zostanie przedłużona do Koncertowej. Linie 29, 30, 32, 34, 37, 39, 44, 45 i 153 zostały omówione w poprzednim odcinku. Linia 29 pojedzie przez Ruską, Lubartowską, Obywatelską, Jaczewskiego i Prusa. W drugą stronę przez Lubartowską i Aleję Tysiąclecia. Linia 30 zostanie skierowana przez Muzyczną, Głęboką, Filaretów, Zana, Aleję Kraśnicką i Aleję Warszawską. Linia 31 zostanie wydłużona do Węglin-Wróbla, zajeżdżając na osiedle Poręba. Linia 32 zostanie wydłużona do Lipniaka, jadąc przez Zana i Wojciechowską. Linia 34 zostanie wydłużona do Żeglarskiej. Linia 37 pojedzie w dwie strony przez Sławinkowską, Wilową i Aleję Sikorskiego. Linia 39 zostanie skrócona do osiedla Widok, ale wtedy autobusy by się przepychały między innymi autobusami, dlatego tak jak mówiłem, powinna zostać skrócona do Zana Leclerc. Linia 44 pojedzie przez Zana i Filaretów w dwie strony. Linia 45 pojedzie przez Muzyczną, nad Bystrzycką i Aleję Jana Pawła II. 153 zostanie skierowana na Lubelskiego Lipca, Stadionową, Gazową, Młyńską i Muzyczną. Linia 70 zostanie przedłużona do pętli Felinka-Linówka i takie tam. Jeszcze linie 6, 15, 17, 18, 26, 31, 40, 55, 57, 150, 151, 155, 156, 158, 159. 160 będą kursować co kwadrans,
czyli 15 minut, również poza godzinami szczytu.